Dzień dobry, dobry wieczór właściwie już powoli. Chociaż witam Was wszystkich serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu webinarów Młodzi w Akcji. Dzisiaj porozmawiamy o tym, komu służy przestrzeń. Nasze spotkanie poprowadzi Magdalena Millert, architektka, urbanistka o ogromnym doświadczeniu. Pewnie też za chwilkę się jeszcze nam przedstawi. Natomiast ja będę tutaj czuwać na czacie, gdybyście mieli jakieś pytania dotyczące programu, albo jakieś pytania do prowadzącej, to śmiało piszcie. No i cóż, oddaję głos pani Magdalenie. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie za zaproszenie. Ja dzisiaj postaram się Wam opowiedzieć nieco o tym, jak działa miasto. Ja pracowałam kilka lat w biurach właściwie architektonicznych i pracowałam tworząc głównie projekty biurowców, ale też budynków mieszkalnych. Oraz budynków użyteczności publicznej, czyli na przykład dworców. Natomiast teraz głównie zajmuję się tłumaczeniem tego, jak działa miasto i jak powinno działać, tak żeby spełniało nasze potrzeby. Bo problem z tymi naszymi miastami jest taki, że one się coraz bardziej rozwijają, coraz chętniej mieszkamy w miastach. Perspektywy światowe są takie, że w 2050 roku w tych miastach będzie mieszkało 80% ludzi. W Polsce te wskaźniki nie są aż takie wielkie. Natomiast no, jest tak, że i tak tutaj mieszka 60% ludzi, czyli ponad połowa. I no, wygląda na to, że do tych miast nas ciągnie, szczególnie do tych dużych miast. No i dlaczego to jest ważne? No bo bardzo dużo ludzi tutaj po prostu przebywa w tych miastach i powinny być one zrobione tak, żeby się wszystkim dobrze żyło. I tak, zaczniemy sobie prezentację od tego, że zapytam Was, możecie mi odpisać na czacie, będzie mi miło bardzo. Co widzicie na zdjęciu? Możecie pisać wszystko, co tutaj widzicie po kolei. Co Wam przychodzi do głowy? Jakby nie ma złych odpowiedzi. Widzę słup, widzę przystanek, widzę chodnik. Słup informacyjny do zawieszenia broszurek. Sklep. Kałuże. Galeria. No więc. Stare budynki. Natomiast teraz taka próba empatyzacji i zrozumienia tego, o czym mniej więcej mówi się, jeżeli mówi się o tworzeniu przestrzeni dla wszystkich. Bo co widzi na rysunku osoba niepełnosprawna? Jak ona ma się przedostać, na przykład załóżmy zza tego słupa do tramwaju, który tutaj podjedzie, i jeszcze na przykład ten tramwaj albo autobus będzie miał jakieś schodki. On się po prostu do tego miejsca nie dostanie. I coś takiego jest niestety bardzo często spotykane w przestrzeni naszych miast. I bardzo łatwo mówić sobie o tym, że nasze miasta są ładne, czyste, że na przykład mamy jakieś fajne ulice i nie wiem, lubimy gdzieś tamtędy przechodzić. Ale cóż z tego, skoro dla części osób te przestrzenie są w ogóle niedostępne. Bo na przykład już takie dwa schodki dla osoby, która się porusza na wózku inwalidzkim, są taką przeszkodą de facto nie do pogodzenia. No więc zazwyczaj na początku rozmowy o mieście pytam, dla kogo to miasto jest, tak? Czy ono jest dla wszystkich? Czy aby na pewno jest dla wszystkich, jeżeli mówimy o tym, dla kogo projektujemy?
kto to jest wszyscy, tak? Czyli jeżeli myślimy my wszyscy, to kogo mamy na myśli? Bo jeżeli znamy, nie wiem, swoich rówieśników z klasy, czy swoich nauczycieli, czy swoją rodzinę, no to jeszcze nam jest jakoś tam łatwo sobie wyobrazić, jak my się poruszamy po tym mieście wraz z tymi swoimi znajomymi. Ale jakby to, świat się nie składa tylko z nas, znaczy składa się z nas, ale z każdego z osobna i my jesteśmy różni, mamy różne potrzeby. Więc jakie są te wszystkie osoby, które się zna i czy aby na pewno te wszystkie osoby są zadowolone z tego, jak to miasto wygląda. I tutaj jest ważna kwestia tego, żeby sobie zdać sprawę, że to miasto, się, jakby jakiekolwiek miasto, nie kreuje się, nie stwarza się magicznie samo z siebie. De facto, jeżeli sobie pomyślicie o tym, co was otacza, zarówno w mieszkaniu, ale jak i w przestrzeni waszych miast, w przestrzeni ulic, w których się poruszacie, to wszyscy żyjemy w takiej przestrzeni zaprojektowanej. I każdy element w jakimś momencie został przez kogoś stworzony. Bardziej lub mniej świadomie, oczywiście można się zastanawiać, czy ktoś to przemyślał bardzo, czy nie, ale na przykład to, czy wam się dobrze schodzi po schodach, albo czy się czujecie bezpiecznie na danej ulicy, to zależy od tego, jaką pracę wykonał projektant, tworząc tą przestrzeń. I to, czy my się czujemy dobrze w danej przestrzeni, albo wręcz z niej uciekamy, tak przemykamy, to zależy od szeregu czynników, które są efektem zaprojektowania jakiejś tej danej przestrzeni. I warto sobie zdawać sprawę z tego, w jakich my przestrzeniach się czujemy dobrze, a w jakich wręcz przeciwnie. I co właściwie powoduje to, że my się czujemy w tych przestrzeniach dobrze. I dlaczego niektóre przestrzenie są fajniejsze, a niektóre mniej fajne. I teraz, jeżeli byście sobie prześledzili takie te drogi, które pokonujecie do danych miejsc, począwszy od, no nie wiem, czy to jest droga wasza do sklepu, czy do szkoły, no teraz jest nauczanie zdalne, ale powiedzmy, że normalnie do szkoły, kiedy chodziliście do tej szkoły, albo rodzice do pracy, albo idziecie do jakichś miejsc, które lubicie, to warto sobie śledzić te wszystkie przestrzenie, w których się poruszamy, w każdym momencie, tak? Jakby nie tylko ten moment docelowy, czyli na przykład fajny plac przed szkołą, albo fajne otoczenie galerii handlowej, ale jakby te wszystkie przestrzenie, które poruszamy. I tak mówiąc o tym, to warto sobie zastanowić się przez pryzmat tego, co nazywamy fajnym. Czy fajne jest tylko to, które te miejsca, na których, nie wiem, chętnie się fotografujemy i dlaczego właściwie nie chcielibyśmy się fotografować na chodniku przed gdzieś w okolicy naszego domu albo na osiedlu? Co sprawia, że na przykład to miejsce nie jest super miejscem na Instagrama i na przykład nie jest drugim Manhattanem? I co się dzieje w momencie, kiedy się tam poruszamy? Ale to jakby jest jeden aspekt, ten wizualny, tak? Czyli czy nam się to podoba, czy nie. Druga sprawa to jest, jak w tej przestrzeni się poruszamy i czy możemy się wszyscy tak samo poruszać. Bo to już, co wspominałam wcześniej, to, co dla nas może nie być przeszkodą, dla niektórych taką przeszkodą właśnie będzie.
I jeżeli sobie pomyślicie o tym, jak wygląda to, co mówiłam wcześniej, czyli ta wasza droga z miejsca, z domu do sklepu, do szkoły, do jakiegoś fajnego miejsca, wygląda w momencie, kiedy porusza się na przykład osoba z wózkiem dziecięcym i czy ona może na przykład tą przestrzeń bezpiecznie przejść, czy musi na przykład ten wózek nosić, no to już trochę sprawa się, zakładam, komplikuje i pokazujemy tutaj ilość barier, które powodują tak zwane wykluczenie przestrzenne, które powoduje, że dla niektórych osób nie ma takiej możliwości, żeby się w pewne miejsca dostać, albo jest to bardzo problematyczne. I o ile na przykład niekoniecznie to my będziemy chodzić sobie z tym wózkiem i go gdzieś tam nosić, tak na przykład jest szereg miejsc, z których my korzystamy, a tak samo ulegamy temu wykluczeniu komunikacyjnemu, jak na przykład właśnie źle zaparkowane samochody, które powodują nasze ograniczenie ruchu i jakby są wprost łamaniem przepisów, na które społecznie dość mamy duże przyzwolenie, tak samo jak na przykład na parkowanie na terenach zielonych, które też jest nielegalne. I to wszystko, o czym mówię, wpisuje się w taką ideę projektowania uniwersalnego. Czyli projektowanie uniwersalne to jest takie pojęcie, które mówi o tym, żeby wszystko było dostępne. I żeby nic, żadna przestrzeń, żadne miejsce, ale też używa się tego określenia na przykład w kontekście projektowania, czy to stron internetowych, czy na przykład elementów elektronicznych, jakby każdej rzeczy, żeby to projektowanie nie wykluczało danych grup społecznych. I z racji tego, że żyjemy w świecie dość mocno zaprojektowanym przez osoby z poprzednich epok i przekazujące nam pewne schematy myślowe, nam bardzo łatwo wchodzić w taką rolę, że to my się musimy dostosować do otoczenia, a nie otoczenie do nas. I w tym wyniku tego niestety żyjemy raczej w takim świecie, który jest stworzony przez białą osobę, najczęściej mężczyznę, w średnim wieku, w pełni sił i łącząc jakby wszystkie grupy, które mogą być użytkownikami i zestawiając je z tą jedną osobą tego użytkownika, to okazuje się, że jednak jesteśmy jakby wszystkie osoby, które nie są białym mężczyzną w średnim wieku w pełni sił, są większością, a świat jest dopasowany do jednak tej jednej persony, tej jednej osoby. I w projektowaniu uniwersalnym mówi się o tym, żeby przedefiniować tą wartość i po pierwsze brać pod uwagę najpierw tych najbardziej wykluczonych, czyli tych, którzy mają jakieś ograniczenia ruchu. Tutaj jest co prawda jako znak osoba na wózku i ja na początku też użyłam tego przykładu, niemniej warto zauważyć, że to nie jest tak, że to są wszystkie, znaczy to są zawsze osoby na wózku. To są tak samo właśnie te matki z dziećmi, czy ojcowie z wózkami. To są osoby, które się poruszają o kulach. To są osoby, które na przykład mają na dany moment złamaną nogę. To też są osoby z ograniczeniami ruchu, które sprawiają, które jakby są użytkownikami przestrzeni, a jednocześnie niestety są też w pewien sposób wykluczone, nawet jeżeli to ograniczenie ruchu jest czasowe. To są także osoby starsze i starzejące się, bo trzeba pamiętać, że na przykład mamy starzejące się społeczeństwo, że Europa jest bardzo starzejącym się społeczeństwem i tych ludzi starszych będzie coraz więcej. No i niestety na dany moment wygląda to tak, że bardzo dużo tych przestrzeni jest niedopasowanych do potrzeb takich osób.
bo starsi mają problem na przykład z podnoszeniem wyżej nóg, z sięganiem, ale także na przykład z siadaniem. To są takie, takie elementy, z którymi musimy się liczyć, które wpływają na to, jak się dani ludzie poruszają po przestrzeni. I nawet jeżeli nie dotyczy to w takiej perspektywie jeszcze was, bo zakładam, że macie pewnie mniej lat niż te osoby, jeszcze się o to nie martwicie, tak już dotyczy to waszych dziadków i będzie dotyczyć waszych rodziców. Więc na przykład w trosce o nich warto mieć taką wiedzę i troszczyć się o to, żeby to, co powstaje w waszej okolicy, było dostosowane do tych potrzeb i pokazywać wartość w tym, że jednak tak te przestrzenie powinny być stworzone. No więc tak, to co, więc to jest, tak to wygląda, że jakby podstawą są najbardziej wymagający, a ten użytkownik, który sobie poradzi, jest najwyżej i on jest jakby, on nie powinien być brany jako ta podstawowa osoba, dla której się to projektuje. Rozwiązania takie nie muszą być wcale jakoś, nie wiem, estetycznie odbiegające od tego, co znamy, a wręcz przeciwnie, mogą stanowić ciekawy element miasta. I na przykład tutaj mamy rozwiązanie takich typowych schodów, które w mieście najczęściej się pojawiają. Są też takim elementem kompozycyjnym, które dość ciekawie podkreśla dane miejsca, na przykład obniżenie terenu, które dawniej zazwyczaj właśnie akcentowano takimi wielkimi schodami. To można je rozwiązać tak, jak na przykład tutaj widzicie. Te takie wypłaszczenia, które są między schodami, to są przestrzenie, po których można zjechać na kółkach, czyli zarówno osoby na wózku, jak i korzystające z wózków, na przykład wózków dziecięcych, ale też na przykład jadąc na rowerze, można z tych przestrzeni skorzystać i nie trzeba tych przestrzeni jakby obchodzić, szukać jakichś innych alternatywnych zejść. Po prawej stronie na zdjęciu widzicie też poręcze, które też są bardzo istotnym elementem, ponieważ sprawiają, że te osoby, które mają jakieś właśnie ograniczenia ruchu, ale na przykład wolą korzystać ze schodów, mają się jak przytrzymać tych poręczy. To samo tyczy się na przykład przejść dla pieszych na ulicach i to, żeby one były albo obniżane, albo żeby był robiony tak zwany leżący policjant, ale szeroki na tyle, żeby jednocześnie stanowił jakby próg zwalniający, ale też takie miejsce, po którym możemy przejść. Jednocześnie jest ważne, żeby na przykład takie miejsca oznaczyć w przestrzeni dla osób słabiej widzących, żeby one miały świadomość, że zmienia się jakby materiał nawierzchni, albo są takie kulki poukładane i one sprawiają, że osoba czuje, że się zmienia nawierzchnię i że zbliżamy się do przejścia dla pieszych. To są na przykład dla osób słabiej widzących lub niedowidzących. Są takie istotne elementy. Wspomniałam też o siedziskach i to też jest bardzo integralny element miasta, który bardzo często jest usuwany z przestrzeni, a zupełnie niepotrzebnie, w sensie często się to argumentuje jakimś usuwaniem ławek, ponieważ siedzą na nich na przykład, nie wiem, powiedzmy jakieś biedniejsze osoby albo, no, bądźmy szczerzy, żule i takie tego typu osoby, które no jakby też potrzebują takich miejsc, tak? I jakby usuwanie ławki nie jest odpowiedzią na problem, ponieważ oni się po prostu gdzieś przeniosą, a z ławki korzysta o wiele więcej osób. I kształtując przestrzeń, ważne jest, żeby w miejscach właśnie te ławki były. Mogą być to ławki zarówno takie, które są bardziej lub mniej defensywne, czyli takie, w których sprawia się to, że
nie chce się na nich na jakoś tam specjalnie długo siedzieć, albo na przykład sprawiają, że nie można na nich leżeć. To oczywiście tutaj jakby to nie jest ten przykład ani po lewej, ani po prawej. Natomiast ważne jest, żeby jakby mieć zróżnicowanie tych siedzisk i dopasować ich do różnych potrzeb. I na przykład tak samo ważne są takie przysiadki, to są takie ławki, na których przysiąść, znaczy usiąść nie można, ale można się wesprzeć. I to są ławki dla osób starszych, ponieważ starsze osoby zazwyczaj mają problem z zapadaniem się, czyli jak już siądą tak głęboko, to już potem się nie mogą podnieść, jest im bardzo ciężko, a takie przysiadki sprawiają, że im jest łatwiej po prostu się na chwilę odpocząć i się wesprzeć, a nie siadać i się nie zapadać w tych przestrzeniach. Ważne jest też, żeby na przykład kreować te ławki tak, żeby część z nich na przykład była zwrócona do siebie, część zupełnie odseparowana, tak żeby te przestrzenie były zróżnicowane, a nie tak jak znamy to z takich typowych naszych ulic, nie wiem, co 250 metrów ławka, kosz i znowu przestrzeń, ławka, kosz. Tylko żeby to było w miarę zróżnicowane, wzbogacone do tego zielenią, do tego jeszcze dojdę, ale żeby to stwarzało jakieś takie ciekawe, kompozycyjne przestrzenie. I to, o czym mówię, wiąże się w ogóle jakby z kulturą czasu wolnego. I nie wiem, na ile jakby jesteście zaznajomieni z historią i z tym, co się działo na przestrzeni ostatnich 20 lat, ale w 2008 roku był taki dość mocny kryzys gospodarczy, który sprawił, że wiele osób straciło pracę i nagle okazało się, że nie może już prowadzić takiego stylu życia, jaki do tej pory mieli. No i w związku z tym tak samo jak właściwie teraz pojawia się podobny problem w postaci perturbacji pokovidowych, ale też lockdownu i zamknięcia przestrzeni gastronomicznych, możemy się zastanowić właściwie, co możemy robić w tych naszych miastach, skoro nie mamy kawiarni i nie mamy gdzie pójść, bo oczywiście możemy mówić, że jakby zostajemy w domu i siedzimy i jakby oczywiście reżim sanitarny jest wskazany, natomiast to, co się działo na wiosnę i właściwie jak wszyscy bardzo chętnie już opuścili domy, pokazało, jak bardzo potrzebujemy tych przestrzeni publicznych, które są u nas po prostu bardzo biedne i bardzo niestety niskiej jakości, nie dające nam nie spełniające naszych potrzeb. Ponieważ mamy już właśnie takie przestrzenie komercyjne, w których chętnie się widujemy, natomiast w momencie takiej zmiany ekonomicznej i społecznej okazuje się, że bez tych kawiarni nasze przestrzenie miast są bardzo ubogie. Oczywiście powoli to się zmienia i ta fala tego, co się działo po 2008 roku, kiedy to na Zachodzie właśnie zmieniło się nieco myślenie na ten temat po tym kryzysie i ponieważ Zachód też miał taki podobny problem, okazało się, że jakby da się zrobić takie przestrzenie, które jednak są integrujące i stwarzają realną wartość w mieście. No i na przykład jest coś takiego jak polegiwacz, ale też oczywiście są inne przestrzenie w naszych miastach, powoli to się zaczyna zmieniać i jakby to są takie wartości, które powinniśmy mieć jakby w każdym mieście. Dobrze to widać nad wszystkimi takimi bulwarami, przestrzeniami w miastach, gdzie tylko jeżeli jest słońce, to oczywiście masa ludzi się tam pojawia i jest zawsze zatrzęsienie ludzi w tych przestrzeniach. Bardzo to pokazuje, jak takich przestrzeni właśnie potrzebujemy.
No i teraz właściwie można by sobie było zadać pytanie, no to skoro jakby to jest takie wszystko proste i potrzebujemy tych przestrzeni, to właściwie dlaczego wszystkiego nie wyremontować, nie stworzyć tych przestrzeni, nie sprawić, żeby one były dla nas, nie wiem, wszędzie i co stoi na przeszkodzie. I mam do Was teraz pytanie, czy może słyszeliście o jakichś remontach w swoich okolicach? I jeżeli tak, no to jak one wyglądały? Remontach ulic, jakichś przestrzeni, nie wiem, rynków, czy coś takiego? Czy coś się u Was remontowało? Możecie tylko napisać na czacie, czy tak, czy nie. Widzę, że nie. Tak, malowanie kopert parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nie, tak. Chyba nie. Poszerzenie mostu nad Wisłą. OK. No, czyli w części coś się działo, w części coś się nie działo. Natomiast jeżeli sobie przeglądniecie, co się właściwie zadziało w tak ogólnym, w ogólnej przestrzeni polskich miast, to niestety bardzo często wyglądało to tak. Czyli były to tak zwane rewitalizacje, które de facto były remontami rynków i przestrzeni typu ulice, place, które polegały na wybetonowaniu przestrzeni. I to jest czynnik, który bardzo, bardzo zaszkodził naszym polskim miastom. Często ze środków pozyskanych z dofinansowań z Unii, niestety polskie prawo takie procedery przewiduje jako tak zwany przetarg. I jest to robione jako jako przetarg, zamówienie publiczne, którego głównym wyznacznikiem jest cena. A niestety bruk jest tańszy niż zieleń i także nie trzeba go utrzymywać. I w momencie sprawowania władzy niestety okazuje się, że to przechodzi, bo tak jest skonstruowane prawo. I ważne jest tutaj, żeby wiedzieć, że to nie jest tak, że zarówno projektant, jak i samorządowiec, który czy tam burmistrz miasta, prezydent miasta, nie pomyśleli o tym, że chcą zrobić najgorszą przestrzeń do życia. To nie jest tak. To jest jakby szereg różnych procesów, które się na to składa, ponieważ po pierwsze mamy to prawo, które tak to w taki sposób organizuje, a nie w inny. Po drugie, niestety ciągle pokutuje w nas takie gdzieś myślenie o tym, że no tej zieleni nie trzeba utrzymać, więc to jest lepsze, że ten rynek powinien być na jakieś, nie wiem, festiwale, sylwestry, jarmarki i tego typu rzeczy. Chociaż oczywiście da się to zrobić inaczej, to nie musi być betonowa pustynia. I tych czynników jest bardzo wiele, natomiast jakby możemy ich szukać w różnych miejscach i zastanawiać się, na ile to jest edukacja, a na ile to jest brak świadomości tego, co się wydarzy w momencie, kiedy będzie 35 stopni i de facto w ramach katastrofy klimatycznej to jest scenariusz na całe lato i w tym miejscu po prostu nie będzie nikogo. Natomiast wydaje mi się, że bardzo trzeba być wrażliwym na takie remonty i takie zabiegi w przestrzeni miast i świadomie nie zgadzać się na to, argumentując to konkretnymi rzeczami. I jeżeli
jest to możliwe, to chciałabym, żebyście sobie zanotowali, zapisali, zrobili screeny, nie wiem, co wolicie, tego, co się jakby, co, jaki jest efekt takiego betonowania miast i potem używali tego w rozmowach na ten temat i mieli świadomość tego, jak to wpływa na daną przestrzeń. Po pierwsze, betonowanie to jest pozbawianie zieleni, które w znacznym stopniu podwyższa temperaturę w danym miejscu. To jest przykład akurat ze stowarzyszenia Kraków dla mieszkańców, ale zapewniam Was, że jak sobie wpiszecie w wyszukiwarkę rola zieleni w obniżeniu temperatury albo podobne sformułowanie, to dostaniecie masę materiałów. I to jest pierwszy argument, czyli w tym miejscu jest po prostu chłodniej, jest przyjemniej i można w tym miejscu przebywać, nawet jeżeli to jest upał. Po drugie, to jest coś takiego jak miejska wyspa ciepła. Miejska wyspa ciepła to jest takie zjawisko, w którym nagrzewane przestrzenie miast nie ochładzają się, jeżeli jest ciepło. Wszystkie te bloki, właśnie wybetonowane rynki, ulice bez drzew, przestrzenie bez parków, osiedle bez parków, skwerków, tego typu elementy, one się nagrzewają w trakcie dnia, kiedy słońce świeci, nagrzewa nam te wszystkie przestrzenie, budynki i one potem w nocy, kiedy temperatura się ochładza, one oddają ciepło, w sensie no, te nagrzane przestrzenie po prostu się nie wychładzają, oddają to ciepło i potem kolejnego dnia znowu się nagrzewają. W efekcie w takich przestrzeniach niestety jest o wiele cieplej i okazuje się, że przez to, że jest cieplej, to o wiele trudniej się żyje i jest to związane z tym, że także dla nas jest to problematyczne, bo na przykład w Krakowie ponad 20% ludzi to osoby powyżej 65 roku, a Kraków nie jest najwyżej w tym rankingu. Są miasta, które są o wiele starszymi miastami i dla tych osób to są po prostu warunki nie do życia. Po drugie, warto sobie zdać sprawę, jak działa nam zieleń, którą powinniśmy wkomponowywać w przestrzenie miast, ponieważ teraz może już jest trochę inny klimat niż był w lecie, ponieważ jest chłodniej i przez jakiś czas na przykład długo padało, ale w lecie mieliśmy problem z tym, że połowa kraju zmagała się z suszą. Jakiś czas temu było głośno o tym, że w Skierniewicach nie ma wody, ale ten problem się będzie poszerzał i będzie występował na coraz większej ilości, na coraz większej powierzchni naszego kraju. I teraz, co istotne, to ta właśnie rola zieleni, która powoduje tak zwaną retencję. Retencja to jest taka zdolność pochłaniania wody przez teren. I w momencie, kiedy mamy coś wybetonowane, to ta woda po prostu spływa. I z tej jakby spływając, spływa do kanalizacji, a potem idzie do rzeki. I nie zostaje nic w tej ziemi. W związku z tym my tracimy na wodzie, i możemy mieć problem pod tytułem nie ma u nas wody. Rola zieleni jest po prostu nieodzowna właśnie w tym temacie, ponieważ to ona pozwala tym procederom zapobiegać. Co ważne, też jest źródłem bioróżnorodności, czyli tego takiego zróżnicowania zieleni, pozwalania tworzyć się różnym ekosystemom w tych przestrzeniach i także miejsc, które tworzy miejsca dla zarówno owadów, jak i zwierząt, które czy ptaków, które w tych ekosystemach trwają.
To ich zakomponowanie w mieście jest bardzo istotnym czynnikiem. Więc jakby wespół z tym wszystkim, co wcześniej powiedziałam, tworzy bardzo istotny element podwyższania tej jakości życia w mieście i tworzenia tych przestrzeni, które są po prostu przyjaźniejsze do życia. Oczywiście jest też tak, że ta zieleń ma duże znaczenie psychologiczne, ponieważ nam się po prostu żyje lepiej w tych miejscach. Jest też tak, że spacer jakby wśród zieleni codzienny obniża nam ryzyko zapadania w depresję, które obniża poziom stresu, które są chorobami cywilizacyjnymi, które nam społecznie po prostu towarzyszą. Także tych plusów jest mnóstwo i należy pamiętać o tym, że zieleń to jest infrastruktura, tak? Czyli to nie jest jakiś dodatek do miasta, tylko to jest realny element miasta, który ma swoje konkretne funkcje. I to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wiedzieć, że nam powinno zależeć na tych naszych przestrzeniach, na tych przestrzeniach naszych miast. I to, co chciałabym, żebyście zapamiętali, jeszcze trochę tych slajdów mam, ale to, co jest istotne, to to, że ja zawsze powtarzam, że miasto jest dla wszystkich. Ale też miasto jest tworzone przez wszystkich, to znaczy nasza nie ma zgoda na pewne elementy, na pewne procedery, pewne dopuszczenia rzeczy, działań w mieście, stwarza, że my się czujemy, powinniśmy się czuć współodpowiedzialni z tym, co się dzieje w mieście. I to my także tworzymy te miasta naszymi decyzjami lub ich brakiem. I to, co właśnie się dzieje w tych przestrzeniach naszych miast i to, co byśmy mogli zrobić, to takie zastanowienie się, jakby właściwie w których przestrzeniach my chcemy żyć, tak? Czy to są takie przestrzenie, to jest akurat nowy kampus UJ-u w Krakowie. Czy to są przestrzenie, w których my chcemy być, chcemy przebywać? Czy te wszystkie elementy pod tytułem chaos przestrzenny, reklamoza, baneroza, parkowanie dzikie w różnych miejscach, to są przestrzenie, w których my chcemy funkcjonować? Bo jeżeli tak, no to jakby nie ma problemu. Natomiast porównując to, jakby mogły te przestrzenie wyglądać, a jak wyglądają teraz i co się z nimi stało, możemy sobie zadawać takie pytania, tak? Czy aby na pewno to są te przestrzenie, które są dla nas dobre i w których my chcemy sobie żyć. I świadomość tego, że te ulice mogą wyglądać inaczej i mogą być inne, zależy także właśnie od nas i od tego, czy my porozmawiamy między sobą, że nie wiem, składamy wniosek o inicjatywę lokalną albo o budżet obywatelski, prosimy miasto o to, żeby na przykład nie wycinali drzew, sprawdzamy na stronach miasta, co się dzieje i co się może stać, ale także na przykład rozmawiamy z rodzicami albo ze swoimi znajomymi, jak i gdzie parkujemy, czy to jest na przykład parkowanie w okolicy drzewa i zwiększanie nacisku na nie, powodowanie, że nie dostarczona jest do niego wystarczająca ilość tlenu, ziemia jest ubijana i nie dostarczamy też wody i de facto to jest sprawianie, że to drzewo umiera. Czy to jest właśnie parkowanie na terenach zielonych, które sprawia, że one znikają. Albo na bruku i na chodniku, tak, żeby nie może przejść matka z dzieckiem na przykład, czy ojciec z dzieckiem w wózku, albo osoba z ograniczeniami ruchu. To jest jakby szereg tych naszych rzeczy, które my robimy, albo bardziej lub mniej świadomie, albo czy na przykład rozmawiamy,
które sprawiają, że mamy takie, a nie inne przestrzenie w tych naszych miastach. Już właściwie zbliżając się do końca, trochę rzeczy pod tytułem, co możemy zrobić i co powinniśmy robić w tych wszystkich działaniach. I tu jest ważne, żeby zauważyć, że mamy de facto całe spektrum działań. I każde działanie jest dobre, jakiekolwiek podejmiemy. Bo czy to jest właśnie dawanie znać o tym, że na przykład coś nam się podoba albo nie podoba do naszych urzędów miast, to, że na przykład zgłaszamy wadliwe rozwiązania właścicielom, dajmy na to wejść do naszego warzywniaka, ma schodki, a nie ma podjazdu, więc na przykład już matki z dzieckiem tam, czy ojcowie z dzieckiem tam nie wejdą. Albo starsza babcia będzie mieć problem w momencie, kiedy popada trochę deszcz i te schodki będą śliskie. I na przykład trzeba tam zrobić albo podjazd, albo podjazd z podręczą. To są takie rzeczy, które można zrobić, po prostu komuś o czymś powiedzieć. Można wywołać tym jakąś dyskusję na swojej grupie, można się zastanowić, gdzie są takie przestrzenie, które by można było zrobić i zgłosić to do budżetu obywatelskiego albo do wspólnoty mieszkaniowej, czyli tych przestrzeni waszych osiedli, tak? Czyli to, gdzie ktoś mieszka i gdzie można coś zmienić. Można na przykład odbetonować jakiś kawałek z przestrzeni i zasadzić tam, zrobić tam warzywniak albo zasadzić tam drzewo, które nie wiem, będzie rosnąć razem z wami. Można zrobić ogród deszczowy, można zrobić ogród na dachu, jeżeli konstrukcja nam to pozwala. Można zbierać deszczówkę i tą deszczówką podlewać okoliczną zieleń, która nie ma na przykład dostępu do wody. Czyli to jest właśnie to bycie świadomym, pogłębianie swojej wiedzy. To jest także na przykład obserwowanie różnych aktywistów i różne stowarzyszenia, które działają szczególnie w waszych okolicach. Dowiedzenie się, czy na przykład jest jakieś takie stowarzyszenie w waszej okolicy, które działa i które na przykład szuka jakichś, nie wiem, czy wolontariuszy, czy nawet udostępnianie ich postów na Facebooku. Głosowanie i branie udziału w konsultacjach i w budżetach obywatelskich. To jest jakby niezależne nawet od wieku, można to robić w wielu miastach już od 6 roku życia, także można to robić i do tego zachęcam. Używać dedykowanych aplikacji, które są na przykład na danych przestrzeniach, to już sobie trzeba jakby we własnym zakresie wygooglać, czy coś takiego jest w waszej okolicy, a jeżeli jest, no to ich po prostu używać. No i do tego wszystkiego nie bać się. Nie bać się poruszyć takich tematów, nie bać się na ten temat rozmawiać, bo jakby jedyne co, no to tutaj, prawda, to od was zależy, bo to wy jesteście zmianą, wy jesteście pokoleniem, które to tą przestrzeń będzie kreować za jakiś czas i wasze doświadczenia, wasza świadomość sprawi, że w tych miastach będzie się nam żyć lepiej albo gorzej. I to, co warto mieć na uwagę, to, żeby pamiętać, że to miasto ma być zrobione porządnie. I to jest taka bardzo proste zdanie, ale niosące ze sobą bardzo dużo treści, które mam nadzieję, że jakoś wam w tym wykładzie krótkim, aczkolwiek, bo tych treści jest bardzo dużo, przekazałam. I na koniec po prawej stronie możecie zobaczyć namiary na mnie. Ja zajmuję się edukacją w tych okołomiejskich sprawach, głównie przez Instagrama i piszę czasami na blogu swoim też. I na przykład to też jest taka rzecz, która sprawia, że jakoś te przestrzenie się zmieniają i to, że gdzieś
cały czas mówię o tym wszystkim. Na przykład ludzie do mnie piszą wiadomości, które pokazują, że zmienili te swoje przestrzenie. Udało się jakieś ich odwołania, apelacje albo po prostu zwykłe zmiany na osiedlu, no to już jest x zmian, prawda, które sprawiły, że w tych przestrzeniach żyje się lepiej. To tyle. Dziękuję bardzo. Jak macie jakieś pytania, to możecie śmiało zadawać na czacie, ja chętnie odpowiem. Czy ustawa krajobrazowa w Krakowie już działa? Nie. To znaczy ona weszła w życie, ale 2 lata od momentu jej wprowadzenia. I to nie jest ustawa, a uchwała, bo ustawa jest na poziomie krajowym, a uchwałę uchwala każda gmina w danym mieście, w danej gminie, jest 2 lata od momentu ich wprowadzenia na egzekwowanie tego, co się dzieje. Zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości, bo niestety nowe reklamy się pojawiają i pojawiać się pewnie jeszcze będą, dopóki mogą. Natomiast no ja sobie życzę, żeby ona zaczęła działać i żeby zaczęła funkcjonować. Na czym w skrócie ona polega? Uchwała krajobrazowa to jest taki dokument, który reguluje to, jak wyglądają przestrzenie naszych miast. I bardzo często sprowadza się na przykład do tego, jak wyglądają reklamy, banery, billboardy i czy można je stosować, używać w danych przestrzeniach. I na przykład to sprowadza się do tego, że ogranicza się wielkość zajmowania powierzchni, elewacji, które są na budynku, czy elewacji budynku, powierzchni reklam, które są na elewacji budynku. I na przykład mówi się, że jeżeli załóżmy, idziemy ulicą i na parterze są sklepy, to żeby nie było tak, że są reklamy tak, że nie widzimy nic oprócz tych reklam, nawet nie wiemy, jaki jest kolor elewacji tego budynku, tylko na przykład, żeby te reklamy znajdowały się na przykład w jednym pasku o wysokości na przykład 60 cm, jakby w
w tych przestrzeniach elewacji, tak? I dzięki temu nadaje się taki ład i wygląd tym przestrzeniom. Jest też tak, że na przykład w momencie, kiedy jest jakieś rusztowanie i jest remont elewacji, to zazwyczaj to rusztowanie jest pokrywane taką siatką i ta siatka służy jako taka wielka reklama. No i ta uchwała też to czasami normuje i pokazuje, znaczy, i na przykład nakazuje odtworzenie rysunku elewacji, czyli takie, powiedzmy, taką grafikę, jak ta elewacja ma wyglądać. Z na przykład z zaznaczeniem, że 20% tej powierzchni to może być jakaś tam reklama danego producenta. No i jest jakby szereg takich elementów. Jeżeli chcecie sobie to zgooglać, to akurat Kraków sobie to ciekawie zrobi takie broszurki, w których pokazane jest, jak można dojść do takiego mniej więcej ładu przestrzennego. Innym sposobem stworzenia takiego ładu jest park kulturowy, który najczęściej musi mieć bardzo mocne podłoże takie konserwatorskie, w znaczeniu, że to jest pewnie jakiś teren, który jest bardziej chroniony konserwatorsko, czyli starszy na przykład jak Stare Miasto w danym mieście. I to Stare Miasto na przykład jest w Krakowie, jest czymś takim objętym, na przykład tam jest konieczność robienia szyldów, które na przykład nawiązują do tych historycznych szyldów, czyli na przykład żabka nie może się świecić na zielono-biało, albo Biedronka być cała na żółto, tylko musi być jakby tam, powiedzmy, ze złotymi elementami. Dzięki temu jest po prostu ładniej, nie ma takiego chaosu przestrzennego. Ławeczki to temat może na osiedlach, opór ludzi. Nie za bardzo wiem, czy tutaj chodzi o opór pod tytułem, że się społeczeństwo spiera, czy je robić, czy ich nie robić. Czy o to, czy się chcą na tych ławeczkach opierać. Natomiast zakładam, że chodzi o to pierwsze. Ławki są bardzo ciekawym takim elementem do dyskusji, bo zależy, kogo pytamy. I na przykład bardzo często jest tak, że mówimy, że mieszkańcy zagłosowali, żeby ławek nie było. I ja na przykład się wtedy zawsze pytam, mieszkańcy, czyli kto? Bo pewnie było tak, że na obradach dzielnicy, Boże, mieszkańców danego osiedla, wspólnoty mieszkaniowej, przyszło kilka osób, które kilka stwierdziło, że tutaj, prawda, siedzą i piją albo śpią i jest głośno i nam to przeszkadza, więc musimy tą ławkę usunąć. No i zebrało się kilka osób, które stwierdziło, że tak, trzeba to zrobić, bo to jest problem. Ale na przykład to pozbawiło możliwości wychodzenia 10% mieszkańców danego osiedla, którzy są starsi, z tych ławek korzystali i to było niezbędne do tego, żeby gdzieś tam w tej przestrzeni przebywać. Więc po pierwsze trzeba sobie zadać pytanie, czy na pewno wszyscy się co do tego zgadzają? I jeżeli się nie wszyscy zgadzają, to dlaczego właściwie jakby musi być taka racja, a nie inna? Demokracja nie jest łatwą rzeczą i szukanie kompromisów nie jest łatwą rzeczą. Natomiast można na przykład wypracować pewne rozwiązania, które sprawią, że na tej ławce na przykład nie będzie się dało spać, bo to na przykład będzie ławka, która w środku ma takie przegrodzenie i to sprawia, że na przykład już na niej się nie będzie dało spać.
Można też zastanowić się nad odgrodzeniem, wydzieleniem tych przestrzeni, albo nawet ich, albo wręcz przeciwnie, ich odsłonięciem, tak żeby te ławki nie zachęcały do tego, żeby na przykład tam się zbierali ludzie i nie wiem, wieczorami pili alkohol albo coś w tym stylu. Można się zastanowić nad zrobieniem oświetlenia w tych przestrzeniach. To pewnie wszystko zależy od tego, gdzie ta ławka jest i gdzie jakby i kto tam tą przestrzenią zarządza i w jaki sposób. Natomiast no, chodzenie na skróty niekoniecznie zawsze jest dobrym wyjściem z sytuacji, a na pewno nie jest rozwiązaniem problemu. Bo pytanie na przykład, jeżeli usuniemy tą ławkę, to gdzie się podzieją ci ludzie, tak? Jakby zakładam, że oni się nie przestaną spotykać, tylko będą się spotykać w innym miejscu, tak? I co wtedy? Co wtedy zrobimy? Jak się zaczną spotykać na mieszkaniu, to nie wiem, usuniemy ich mieszkanie? Jakby mam nadzieję, że rozumiecie tutaj skomplikowanie tego problemu albo jego rozwiązania. Jak ustalić możliwość zrobienia ogrodu na bloku z lat 80. Najlepiej poprosić o to jakiegoś znajomego architekta, który spojrzy na to, jaki to jest blok, czy jest taka możliwość, i konstruktora. No i potem niestety, jakby, znaczy niestety, niestety trzeba zrobić projekt i sprawdzić, czy ten, czy dach danego budynku jest w stanie coś takiego unieść. To się, to jakby mówi się o nośności dachu. I dach sprawia, że znaczy konstrukcja dachu musi sprawiać, żeby móc takie obciążenie przenieść, bo to nie jest lekka rzecz. To jest jednak ziemia z roślinami, nawet jeżeli to jest tylko trawa albo żwir, i to jest jednak ciężkie. Nie każdy dach się do tego nadaje, natomiast możecie, jeżeli tego nawet się nie da zrobić, to zawsze dobrym rozwiązaniem jest zrobienie takiego jakiegoś miejsca na retencję wody w swojej okolicy, swojego bloku. I na przykład, jeżeli macie szeroki chodnik, to poświęcenie tego chodnika tak, żeby zostało to 1,5 metra bezpiecznej przestrzeni do poruszania się na chodniku, ale w zamian jakby w pozostałych częściach zrobienia takiej przestrzeni na jakiś właśnie ogród retencyjny, ogród deszczowy, czy jakiś warzywny, który sprawi, że no, będzie nie dość, że zbierać się woda lepiej, nie będzie tego betonu, to jeszcze się wzbogaci, będzie większa bioróżnorodność, będzie wzbogacona roślinność w tej okolicy i będziemy walczyć o taki lepszy ekosystem w danej okolicy. Zawsze ktoś będzie przeciw. No jakby zawsze ktoś jest przeciw, tak? W sensie, jak to jest, tylko pytanie jakby... To jakby nie da się tego, nie da się zrobić tak, żeby wszyscy zawsze za wszystkim byli za. Tak samo jak się nie da zrobić, żeby wszyscy kogoś lubili, prawda? Zawsze ktoś się znajdzie, komu coś nie pasuje. Pytanie, czy to jest na tyle ten przeciw, sprzeciw jest głośny, mocny, tak, żeby nie dało się czegoś zrealizować. Może trzeba poszukać takiego rozwiązania, które będzie dla wszystkich gdzieś dobre i pozwoli, że jakiś kompromis się znajdzie. To po prostu jest rzecz, nad którą się trzeba pochylić, spędzić trochę czasu. I tworzenie przestrzeni nie jest łatwe. Nie wiem, jakby pokazałam wam całe spektrum problemów, z którymi się zmagamy. I to, że ja jakby tutaj przeleciałam przez nie szybko, listując je, to nie znaczy tak, że to zawsze jest wszędzie jakby uzgodnione i tworzone. I nawet eksperci się są w stanie pomylić w danych sytuacjach, tylko jakby sztuką jest jakoś to wyważyć i ewentualnie dokonywać jakichś zmian, prawda, które sprawiają, że jednak żyje nam się lepiej.
Tylko co ludziom przeszkadzają ławki dla starszych, każdego z nas czeka, więc ławki jeszcze nam mogą pomóc. No, jakby ciężko mi wchodzić w myślenie innych osób, ale z tego co wiem, to nie zawsze przeszkadzają ławki dla starszych osób, tylko raczej dla osób, które nie korzystają i nie zachowują się dobrze na tych ławkach, więc raczej w ten sposób bym to tłumaczyła. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do ich zadawania. W parku obok planowana jest rewitalizacja. Projekt zakłada żwirek, któremu spora grupa mieszkańców jest przeciwna. Ucjo, nie wiem, co ci mam odpowiedzieć na to, bo jakby tutaj nie ma pytania. No, nie wiem, co tutaj ci odpowiedzieć, no bo zakładam, że dla mnie argumentem jest, że osobom starszym wcale dobrze nie chodzi się po żwirku. No, żwirek nie jest najłatwiejszą powierzchnią do chodzenia, natomiast jest tańszy. I jeżeli mówimy o parku, w którym jest żwirek, no to warto sobie zadać pytanie, czy jest to tak, że na przykład nie ma żadnej alejki, która jest utwardzona, jest tylko żwirkiem. Bo wtedy no to mamy problem, prawda? Jakby bardzo duże wykluczenie, bo zarówno i osoby starsze, ale też, no nie wiem, załóżmy, że macie nawet bardziej, nie wiem, nowe buty, albo bardziej eleganckie buty, albo właśnie wózek z dzieckiem. To są te rzeczy, które sprawią, że nie skorzystacie z tej przestrzeni. No to oczywiście to trzeba zgłaszać i trzeba konkretnych argumentów używać. Natomiast żwirek sprawia, że przenika woda do ziemi. I jeżeli jest tak, że to jest na przykład park, w którym są mieszane alejki i są i utwardzone, i żwirkowe, no to wtedy to jest właśnie jakiś tam kompromis, tak? Czyli na przykład załóżmy, jest jakiś budżet na ten park i za pieniądze zaoszczędzone z tego, że nie wszystkie alejki są utwardzone, tylko część jest żwirkowa, na przykład robimy plac zabaw. No, to jest jakby skomplikowanie tego problemu i no, tak jak mówię, jakby trzeba sobie dokładnie zbadać i przeglądać ten projekt i dopiero wtedy stwierdzić, czy na pewno on sprawia, że część ludzi jest wykluczona, czy może jednak nie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do zadawania. A jeżeli nie mam, to chyba zawołam organizatorów, o ile mnie słyszą. Słyszą mnie, dobrze. Tak. Dobrze, moi drodzy. Bardzo dziękuję przede wszystkim Pani Magdzie za poprowadzenie dzisiejszego spotkania. Dziękuję Wam za aktywny udział. Za to, że zadawaliście pytania, za to, że interesowaliście się tym tematem.
Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, czy to do webinaru, czy do programu, to piszcie śmiało, albo jeśli tematy, na które może odpowiedzieć pani Magdalena, to do pani Magdaleny, jeśli pytania programowe, to do mnie, na maila. Mój mail to już zaraz wam tutaj napiszę. Życzę wam przede wszystkim powodzenia w działaniach. W tym roku niestety większość tych działań pewnie będziecie prowadzić zdalnie, ale przeprowadzenie ciekawej konsultacji społecznej czy jakichś pomysłów na projekt myślę, że może być równie owocne, co zmiana fizyczna w okolicy. Może czytać mądre książki, to też polecam. O właśnie. Jak zajrzycie na profil na Instagramie pani Magdaleny, to tam znajdziecie dużo ciekawych inspiracji. No i cóż, bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Dziękuję pani Magdzie i życzę wam udanego wieczoru. Nawzajem.